mistyczne miasto Boże, Maria Zagredy. Rozdział 7. O pełnym łask narodzeniu Najświętszej Maryi Panny i o tym, jak w niebie odebrała swoje imię. Pouczenie Najświętszej Królowej Niebios. Moja córko, ze wszystkich sił swoich naśladuj jedno z pobożnych ćwiczeń, które od dnia mego narodzenia wykonywałam przez całe życie i nie zaniedbałam go nawet wśród największych troski mozołów. Ćwiczenie to polegało na tym, gdy dzień się zaczynał, upadałam przed obliczem Najwyższego i wyrażałam mu podziękowanie za jego nieskończone doskonałości, wychwalając go za miłość, z której mnie stworzył. Oddawałam mu hołd, cześć i uwielbienie, jako Panu i Stwórcy Wszechrzeczy, który i mnie powołał do życia, uznawałam się, bowiem za dzieło jego rąk. W głębokiej pokorze i z zupełnym oddaniem ofiarowałam mą duszę w jego ręce. Prosiłam go, aby raczył do końca dni moich rozporządzać mną według własnej woli, aby mnie pouczył, w czym mu się podobać mogę. Ten akt powtarzałam często wśród zwykłych czynności codziennych. Przy ćwiczeniach duchowych zwracałam się do Jego Majestatu i prosiłam o radę i błogosławieństwo dla wszystkich mych czynów. Imię moje czci zawsze z największym nabożeństwem. Wiedz, że przywileje i łaski, których Najwyższy udzielił memu imieniu, są liczne i wspaniałe. Zawsze poczuwałam się do wielkiego długu wdzięczności i martwiłam się, jak zdołam spłacić ten dług. Moja córko, aniołowie dopomagają ludziom w ich potrzebach z miłością, wiernością i troskliwością, które doprawdy są cudowne. Godna jest potępienia lekkomyślność i niewdzięczność, z jaką ludzie odpłacają za te dobrodziejstwa. Duchy niebiańskie oglądają oblicze Ojca, widząc Jego nieskończoną i ojcowską miłość ku nam. W niebie oceniają należycie krew baranka, która odkupiła ludzi i przyniosła im zbawienie. Tam umieją ocenić wartość dusz odkupionych za cenę bóstwa. Stąd wypływa troskliwość i gorliwość, z jaką aniołowie strzegą tych dusz, które Najwyższy, ceniąc je wysoko, powierzył ich pieczy. Wiedz też, że dzięki aniołom spłynęłoby na śmiertelnych światło łaski, gdyby pogarda, z jaką ludzie za dobrodziejstwa te odpłacają, nie tamowała źródeł łaski. Ludzie sami zagradzają sobie drogę, którą Bóg w swej opatrzności postanowił doprowadzić ich do wiecznego zbawienia. Lekceważąc opiekę aniołów, zdolną ich ocalić, ludzie pogardzają łaską i giną marnie. O moja najdroższa córko! Wśród ludzi jest wielu zbyt leniwych i ospałych, by rozważać i doceniać dzieła mego Syna, dlatego od Ciebie wymagam szczególnej wdzięczności. Przecież Pan hojnie Cię obdarzył, przeznaczając wielu aniołów na Twych stróży. Doceniaj ich obecność, słuchaj ich upomnień, postępuj zgodnie z ich wskazówkami i ceń ich wysoko, jako posłańców Najwyższego. Proś ich także o pomoc, abyś oczyszczona z grzechów i niedoskonałości została rozpalona miłością do Boga i pogrążyła się cała w życiu duchowym. W ten sposób zyskasz zdolność obcowania z aniołami i odbierania ich niebiańskich oświeceń. Nie odmówi ci ich Bóg, jeżeli przygotujesz się według moich wskazówek,